Cześć, witam Cię na lekcji zerowej kursu programowania w języku C-Sharp, który jest prowadzony przez Bartłomieja Zapart. Ja natomiast nazywam się Chmura i jestem jednym z uczniów, którzy biorą udział w tym szkoleniu. Ta lekcja jest poświęcona kompletnemu wprowadzeniu do języka C-Sharp. Jeśli nigdy wcześniej nie miałeś styczności z językiem C-Sharp albo w ogóle z platformą .NET, ta lekcja jest właśnie do Ciebie. Zacznijmy od środowiska. Visual Studio, jeśli nie jesteś studentem, możesz sobie pobrać ze strony Visual Studio. Wersja Express jest kompletnie darmowa. Polecam Ci pobrać wersję for web, ponieważ nasz kurs jest ukierunkowany w kierunku MVC. To, czym jest MVC, możesz poznać później, jednak jest to pewien wzorzec projektowy, który jest wykorzystywany do budowy stron internetowych w oparciu o platformę .NET. Tak wygląda agenda na dziś. Tak, po zainstalowaniu środowiska, twoje środowisko powinno wyglądać w następujący sposób. Teraz, aby utworzyć nowy projekt, klikamy New. Projekt. Wybieramy nazwę. Niech będzie to kurs 0. Zaczniemy od aplikacji konsolowej, ponieważ najprościej jest pokazać podstawy języka C-Sharp właśnie takiej aplikacji. Jak widzisz, utworzył nam się projekt. Program.C-Sharp to rozszerzenie oznacza, że to jest język C-Sharp. Jest to klasa program i posiada jedną metodę main. Zaczniemy od pojęcia klasy. Klasa jest to. Możesz myśleć o pojęciu klasy tak, jakby to był worek albo recepta na jakiś przedmiot. Może zawierać w sobie składniki oraz funkcje, w jaki sposób coś zrobić. Stwórzmy sobie zatem naszą własną klasę. Pierwszą. New class. Możesz ją nazwać, nazwijmy ją, może zróbmy prosty przykład człowieka. Konwencja jest taka, jak widzisz, nie muszę tu dopisywać .cs, gdyż Visual zrobi to za mnie. Konwencja w programowaniu jest taka, aby nie używać polskich liter, polskich znaków, polskich całych słów, gdyż jest to nieprofesjonalne. Mamy klasę Person. W tej klasie dodamy na początek zmienne, może tak. O modyfikatorach dostępu nie powiem Ci na razie zbyt wiele, powiem to w dalszej części tego filmiku. Jednak ustawię to na public, czyli publiczne. Dajmy tutaj prostą zmienną typu string name. Jak widzisz, zrobiłem tą zmienną prywatną, co odnosi się do zasady hermetyzacji, czyli wszystkie zmienne powinny z założenia być prywatne w obrębie własnej klasy i dopiero metodami uzewnętrzniane do innych klas. Z pojęciem klasy łączy się nieodzownie pojęcie konstruktora. Konstruktor w języku C# tworzymy w następujący sposób, używając słówka kluczowego public i nazwy klasy, w tym przypadku person. Stwórzmy pierwszy konstruktor z wykorzystaniem naszej zmiennej name. Niech będzie to string name.
Jak zauważyłeś, konwencja nazewnictwa jest następująca. Pole, które jest polem prywatnym, powinno się zaczynać od dasza i małej literki. W konstruktorze podajemy pole name, które widzisz tutaj, pochodzi z zewnętrznej klasy. Jest to pole wstrzyknięte do konstruktora tej klasy. Więc teraz muszę użyć wsłówka kluczowego this. Jak widzisz, wizual podpowiada mi, że this odnosi się do mojej własnej klasy i w tej klasie posiadam pole o nazwie name z podkreślnikiem. Przypisuję name, które przyszło z innej klasy, do mojej klasy. Stwórzmy sobie zatem klasę dziedziczącą. Chociaż może nie, może na razie nie wprowadzajmy dziedziczenia. O tym powiem Ci później. Powiemy teraz o przeciążaniu. Jak widzisz, konstruktor przyjmuje tutaj jeden parametr. Niemniej mógłbym mieć tutaj inną zmienną. Załóżmy, że człowiek posiada wiek, czyli age. I załóżmy, że chciałbym stworzyć obiekt klasy person, który będzie od razu posiadał obydwie właściwości. W tym celu posłużę się czymś, co nazywa się przeciążeniem. Przeciążać można nie tylko konstruktory, ale również metody, o których powiem Ci też za chwilkę. Więc tutaj podajemy dwa parametry. I analogicznie tworzymy ciało tego konstruktora w sposób następujący. Słowo kluczowe ciało, które użyłem przed chwilą. Jeśli widzisz nawias tego typu, to zazwyczaj oznacza, że otwieramy ciało metody lub konstruktora. W tym momencie posiadam już dwa konstruktory o tej samej nazwie, jak możesz zauważyć. To nazywa się przeciążaniem. Spójrzmy na agendę, co mamy tam dalej. Instancje obiektów. A więc posiadamy główną klasę program, która jest klasą startową. Posiada ona metodę statyczną, startową akurat dla tego programu konsolowego, jednak to nie musi być static void main czy coś takiego, bo w innych, większych dużo projektach możemy sami ustalić klasę czy projekt startowy. Załóżmy, że w tej metodzie chcemy wywołać sobie, powołać obiekt klasy person. W tym celu używamy słowa kluczowego tej klasy person. Nazwa nasza dowolna, na przykład Tomek, równa się new person. New sugeruje zawsze utworzenie instancji nowej klasy. Jak widać, nie posiadamy konstruktora, który nie ma w sobie żadnych parametrów, więc musimy podać jakikolwiek. W naszym przypadku będzie to name Tomek. Jak widzisz, ten parametr jest typu string, więc Visual sam domyślnie wybrał odpowiedni konstruktor i stworzył obiekt person z polem name. Teraz tak, myślę, że można powiedzieć coś o modyfikatorach dostępu i jeszcze nie teraz.
Niemniej wolałbym teraz to już wprowadzić, więc dlatego, że wprowadziłem tutaj słowo kluczowe public, mogę wywołać klasę person w innej klasie. Gdybym tutaj na przykład dodał private, to nie widzimy tej klasy już i mamy podpowiedzi, żeby zrobić ją publiczną. Ale faktycznie powiem o tym później troszeczkę więcej. Więc instancje obiektów mamy już powiedziane. Możemy przejść teraz do metod i ich przeciążania. Przeciążanie metod będzie analogiczne do przeciążania konstruktorów. Niemniej stwórzmy sobie metodę. Konwencja, jeśli chodzi o budowę klasy, jest następująca. Na samej górze zazwyczaj dajemy nazwy pól, ewentualnie property, o których też powiem później. Później są konstruktory, a na samym końcu są klasy, to znaczy metody. Metoda wygląda tak, że posiada oczywiście na początku modyfikator do dostępu, czyli w naszym przypadku na razie operujemy na publikach. Później mamy typ, który będzie zwracany. Dajmy na to, niech będzie to string. Nazwę tej metody, czyli moja metoda. I w nawiasach podajemy parametry. Załóżmy, że nie musimy podawać parametrów. Jeśli zamierzamy korzystać tylko z pól, które znajdują się w obrębie tej klasy, nie musimy podawać. Możemy, ale nie musimy podawać parametrów do tej metody. Twórzmy sobie ciało tej metody. I jeśli użyliśmy słowa kluczowego string, to oznacza, że metoda musi coś zwrócić. Słowem, które zwraca coś w metodach, jest słowo return. Załóżmy, że wykorzystując te dwa pola, które posiadamy tutaj, możemy zbudować prostego stringa, który zwróci nam to, kim jestem i ile mam lat. Posłużę się teraz metodą statyczną. Postaram się o tym powiedzieć też troszeczkę później. Ciężko powiedzieć o wszystkim naraz, ale metoda statyczna wygląda mniej więcej tak, że nie muszę instancjalizować obiektu klasy i mogę na nim wykonać od razu jakąś metodę. W tym wypadku ta metoda, string format, przyjmuje string i ciąg parametrów. W tym wypadku chcemy zwrócić sobie: cześć, mam na imię Tomek i mam 20 lat. Aby to zrobić, piszemy hello, my name is. I teraz w takich oto nawiasach, które potocznie zwiemy wąsami, wprowadzamy ID argumentu. Od zera. I analogicznie i mam Teraz musimy przekazać parametry do tej metody. Pierwszym parametrem jest nasz name, a drugim wiek. Tylko że wiek jest intem. W tym wypadku nie musimy już używać toString, bo będzie to redundantne i kompilator sam wie, że ma to przekształcić do stringa. Niemniej jednak zważ na to, że jest to typ int, czyli typ liczby całkowitej, a my przekazujemy string, czyli łańcuch znaków. Dajmy to dla widoczności, niech będzie. Moglibyśmy też stworzyć metodę, void, z słowem kluczowym void, która nie zwróci niczego. Nazwijmy to
po prostu może Hello World. W tym wypadku, a niech przyjmie jakiś parametr. Może to być właśnie string, albo string message. Obojętnie. Jak widzisz, konstruktor, znaczy raczej sam visual, nie czepia się już nas, że musimy coś zwrócić, ponieważ wie, że niczego nie musimy zwrócić. W takim wypadku możemy na przykład w tym ciele wpisać coś do konsoli, albo nie wiem, na przykład odwołać się do czegokolwiek, może do bazy danych, może chcemy, żeby coś się wykonało, ale nie interesuje nas wartość zwracana. Więc, o ile dobrze pamiętam, nie system collections, tylko system console write line. Siema. Więc tak. O, jak widzisz, ReSharper podpowiada nam, że słówko system jest redundantne i on odnajdzie ścieżkę klasy console bez system. Więc tak, może spróbujmy sobie teraz wykorzystać nasze metody w naszej klasie bazowej, startowej. Stwórzmy sobie może albo nawet nie musimy tworzyć, może po prostu jeśli poznaliśmy już metodę, która wypisuje nam na ekran konsolowy stringa, może po prostu ją teraz wykorzystajmy. Console write line. Jak widzisz, on oczekuje tutaj stringa do wprowadzenia. Tego stringa możemy uzyskać z klasy person, a konkretnie z obiektu Tomek. Tomek ma na sobie metodę myMethod, która jak widzisz zwraca stringa i nie przyjmuje żadnych parametrów. Tak więc wywołajmy ją i teraz po odpaleniu projektu spodziewamy się tego, że na konsolę zostanie wypisany Hello, my name is Tomek i tak dalej. Aby potwierdzić to, potrzebuję jeszcze zatrzymania konsoli readKey. I teraz już możemy odpalić nasz pierwszy program. Jak widać, hello, my name is Tomek i mam 0 lat. A dlaczego mam 0 lat? Ponieważ wprowadziliśmy tylko Tomek. Nie wprowadziliśmy ile ma lat, a domyślnie też nie przypisaliśmy żadnej wartości age. I on przyjął po prostu wartość 0. To lepiej dla nas niż jest to 0, gdyż zazwyczaj obiekty, które nie mają przypisanych wartości, mają wartość 0, czyli takie jakby 0 albo po prostu nic. Spróbujmy dla hecy wpisać tutaj, mam 50 lat. Cóż się stanie teraz? Brawo, mam 50 lat. Jest to wartość domyślna. Spójrzmy na agendę, co mamy dalej. A zatem w naszej klasie person stworzyliśmy sobie już dwie zmienne, czyli pola. Jeśli chodzi o ich typ, to string jest, jak już wcześniej powiedziałem, łańcuchem znaków. Gdyby się w to wgryźć bardziej, jest to tak jakby tablica czarów. Może po prostu wypiszmy sobie nasze jakieś podstawowe typy zmiennych. Mamy zmienną char. Powiedzmy x. Domyślnie, jak widzisz, jest private. Char jest to po prostu pojedynczy znak. Jeśli byśmy chcieli wypisać znak, na przykład. A może już nie.
Nie, nie komplikujmy. Więc tak, jest to, jak powiedziałem, char. String jest o tyle fajny, że nie interesuje nas długość tej tablicy, ponieważ żeby stworzyć tablicę, na przykład czarów, potrzebowalibyśmy zrobić coś takiego. Co prawda nie potrzebujemy tutaj też wpisać niby długości tego, ale no dla hecy zainicjalizujmy od razu tą zmienną. Tak, i na tym etapie już musimy podać mu długość. Więc jest to, jak widać, niewygodne. String jest o tyle ciekawie zbudowany, że jest dość dynamiczny. Ma na sobie trochę metod, których można używać, jak widziałeś wcześniej, na przykład string format, czy możesz też użyć string buildera na przykład. O tym też ci może powiem od razu, jako jesteśmy już przy typach, chociaż to nie jest typ prymitywny, tylko to już jest typ referencyjny. Na przykład stwórzmy sobie string builder. Wewnątrz klasy, na przykład tutaj. Jak widzisz, on tutaj ma w sobie trochę ciekawych funkcji. Więcej niż string. Ale to tylko tak na marginesie. Jeśli chodzi o typy inne, jakieś prymitywne, to na pewno przyda ci się typ double. Jest to typ. Nie wiem, nazwijmy to jakkolwiek. Nie mam pomysłu nawet na. Może var akurat jest chronionym słowem. Niech będzie. Nie wiem. My. Digit. Whatever. O. Nawiasem mówiąc, mogę powiedzieć nawet z tego miejsca o notacji nazewniczej typów. Po prostu zmiennych. Jest to notacja camel case, która mówi o tym, żeby każde słowo następne w nazwie nie rozpoczynało się od spacji, to oczywiście jest niedozwolone, ani od podkreślników, ani od niczego innego, po prostu od wielkiej litery, czyli my, na przykład my property. Więc double jest to typ zmienno-przecinkowy, który posiada bardzo szeroki zakres liczb. Jest też float, niemniej float już nie jest tak chętnie używany, ponieważ ma mniejszy zakres i tak naprawdę na dzień dzisiejszy komputery są na tyle mocne obliczeniowo, że nie musimy się martwić o przestrzeń aż tak, jak to było kiedyś w językach niskopoziomowych, bo C# jest językiem wysokopoziomowym typowo, dość nowoczesnym. Jakie inne typy mógłbym Ci tutaj jeszcze z tego miejsca polecić? Sprawdźmy agendę. Więc tak, jak już mówiłem o stringu, jest to bardzo ciekawy typ. Jeśli klikniemy teraz F12 w tym miejscu, to przeniesie nas do definicji tego stringu, w sensie jego klasy, gdzie on się znajduje. I możemy zobaczyć, że on dziedziczy po różnych interfejsach. To, co nas interesuje najbardziej, jest to interfejs IEnumerable. To oznacza, że ta zmienna posiada w sobie szereg jakby innych zmiennych, albo po prostu tablicę, po której możemy się przemieszczać. To ciekawe, na przykład, jeśli widzisz stringa, powiedzmy, i będzie nawet po prostu string, to w tym miejscu, na przykład, albo niech będzie w tym miejscu, co by było trochę lepiej. Możesz odwołać się do tego stringa w następujący sposób. Po prostu podając mu indeks, który cię interesuje. W tym przypadku akurat niczego nie przypisaliśmy do niczego. Czyli na przykład potrzebowalibyśmy string name 8. To mu się nie podoba tutaj.
Oczywiście, no bo my tutaj zwracamy nie stringa, tylko po prostu pojedynczy znak. Tak jak Ci mówiłem wcześniej, char przechowuje jeden konkretny znak, w tym przypadku dwa. To oznacza, że będzie to nie jak możesz się spodziewać T, tylko R, ponieważ notacja zaczynamy po prostu liczyć wartości w tablicach od 0, czyli 0, 1, 2 w tym momencie. Ok, troszeczkę tutaj namieszałem, więc może posprzątam. I rzucę okiem na agendę. Nie wiem, czy z tego momentu mówić Ci już o słowniku, który jest dość złożonym typem, ale myślę, że mogę już coś o tym powiedzieć. Więc jak powiedziałem przed chwilą, chociaż nie, może sekundkę. Wprowadzę Ci w tym momencie pojęcie dziedziczenia, żebym mógł wprowadzić Cię do typów bardziej złożonych. Typu na przykład ten słownik, który poznasz za sekundę. Więc tak, żeby Ci to dobrze zobrazować, stwórzmy nową klasę typu. O, z przyzwyczajenia zrobiłem tak, ale mogę zrobić też tak. Student. Uczyńmy ją publiczną. Dajmy mu na przykład zmienną numer albumu. Będzie to po prostu int. Zobacz. I teraz zauważ, że każdy student jest jednocześnie człowiekiem, więc będzie posiadał wszystkie własności człowieka. Więc używamy znacznika dwukropek, które oznacza dziedziczenie. Podziedziczmy po metodzie person. Jak widzisz, wyskoczył to nam na mały błąd, ale on polega tylko na tym, że kiedy dziedziczymy, musimy również zaimplementować konstruktory. Konstruktory w przypadku dziedziczenia po klasie, ewentualnie metody, jeśli dziedziczymy po interfejsie lub po klasie abstrakcyjnej. Nie chcę Ci robić teraz jakiegoś super wielkiego chaosu w głowie. Powiem Ci tylko tyle, że dziedziczenie w platformie .NET jest tylko i wyłącznie w dół. W sensie możemy podziedziczyć tylko i wyłącznie po jednej klasie. Gdybyśmy mieli na przykład tę klasę jakąkolwiek inną, nawet powiedzmy program, to nie możemy już program. Nawet on tego nie widzi, a tylko nie widzi tego z tego powodu, że tak jak myślałem, jest to prywatne, a w zasadzie ściśle mówiąc internalowe, czyli dostępne w obrębie jednego pliku. W tym wypadku namespace'a, czyli przestrzeni namespace, nawiasem mówiąc, jest to po prostu przestrzeń informująca, w którym miejscu w strukturze projektu znajdujemy się aktualnie. I ta przestrzeń widzi wszystko, co znajduje się pod nią. Czyli gdybym miał tutaj jakieś tam inne foldery, które muszę dodać na projekcie, na przykład powiedzmy dodaj folder. Niech będzie to nowy folder. To zauważ, jeśli stworzę tutaj klasę taką typowo, czysto przykładową, to namespace wygląda następująco. Po kropce w dół hierarchicznie schodzimy po folderach. A wracając do meritum, stanęliśmy na klasie student, która zaimplementowała. O, jak widzisz, nie mogę zaimplementować, raczej podziedziczyć dwóch klas.
I tutaj już mi Sharper mówi, że program nie jest interfejsem, a spodziewamy się interfejsu. Jak już powiedziałem, skoro możemy podziedziczyć tylko jedną klasę, a czasem będziemy potrzebowali podziedziczyć funkcjonalności z innych klas, stworzono coś takiego jak interfejs. Interfejs jest abstrakcyjny ze swojej definicji, więc musimy implementować metody i on tam posiada tylko definicję tego, co chcemy zrobić, a nie już samą logikę. Może tak, może dla przykładu zróbmy ten interfejs, o którym mówiłem przedtem, IonRabel. On jest typu generycznego T, no ale to już zrobię straszny chaos tutaj. Dobra, może zróbmy to jednak nie generycznie, tylko po prostu wrzućmy tutaj na przykład person. Co teraz? No musimy zaimplementować metody. Jak widzisz, to już nie jest konstruktor, tylko to już jest metoda, która została zaimplementowana, ponieważ wymusza ją interfejs IonRabel. Wiem, że ci teraz troszeczkę namieszałem w głowie, więc wróćmy do naszego prostego dziedziczenia, które polegało na dziedziczeniu klasy po klasie. Więc tak. Trik polega na tym, że mogę ci również teraz bardzo dobrze zobrazować same modyfikatory dostępu. Jak widzisz w klasie, może tak. Stwórzmy sobie, żeby można było podglądać w ramie, co się dzieje w naszym projekcie. Stwórzmy sobie obiekt typu. Chociaż może jeszcze sekundkę wrócę tutaj i dokończę tworzenie studenta. Będę potrzebował jeszcze jeden konstruktor tego studenta. Jak widzisz, teraz nas wystąpił konflikt konstruktorów, ponieważ one posiadają takie same typy i taką samą ilość parametrów. Aby to zmienić, przeciążmy go, wprowadzając kolejną właściwość, w tym wypadku numer albumu, czyli album number typu int prawdopodobnie. Tak, jest to int. Jak widzisz, występuje tutaj też słowo kluczowe base, które ma na celu powołać konstruktor domyślny. Nie wiem, czy mnie przeniesie teraz do tego. Tak, przeniosło. Konstruktor domyślny klasy, po której dziedziczyliśmy, czyli w tym wypadku jest to person. Powróćmy natomiast do klasy student jeszcze na sekundę. To base wykona się na samym początku. Niezależnie po prostu od nas. Najpierw wykona się konstruktor ten pierwszy. A później dopiero ten nasz z klasy dziedziczącej. Więc dopiszmy sobie teraz słówko kluczowe this, które odnosi się, jak już wiemy, do wszystkich elementów własności wewnątrz tej klasy. W tym wypadku interesuje nas album number i temu naszemu prywatnemu album number przypisujemy album, który został wstrzyknięty z konstruktora. W klasie program możemy teraz stworzyć sobie obiekt student i zobaczysz, jak to po prostu działa. Będzie student po prostu. I teraz, jak widzisz, Visual podpowiada nam trzy przeciążenia tego konstruktora. My sobie wybierzemy ten najfajniejszy, największy. Nie wiem, dlaczego mi się tak zrobiło. Tutaj, sekunda, ok.
Więc wybierzemy ten, który posiadał w sobie. Niech będzie Romek. Wiek 23. I album number. Niech będzie to raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Mówiąc już o zmiennych, nie powiedziałem ci o proporcjach, które są bardzo ważne i często wykorzystywane. A więc, załóżmy, że chcemy zmodyfikować wartość album number. Na obiekcie student po kropce zazwyczaj mamy dostęp do metod, które możemy wywołać na tym obiekcie. Jak widzisz, nie ma tu żadnej metody, która pozwoliłaby nam zmienić wartość album number. W tym celu kiedyś, jeszcze zanim powstał .NET 4.5, w starszych, nie wiem jak to wyglądało, robiło się tak, że używało się tak zwanych akcesorów i mutatorów, czyli tworzyło się prywatne pole, na przykład album number, i dwie metody dodatkowe, zazwyczaj publiczne, które miały na celu na przykład wziąć wartość tej zmiennej albo przypisać jej jakąś nową. Może pokażę ci, jak to wyglądało. Zazwyczaj wyglądało to tak, że na przykład chcemy mieć dostęp do tej zmiennej, więc tworzymy metodę get. Jak widzisz, zaczynam tego słówka, to słówko get z dużej litery, ponieważ jest to publiczne. Jak ci powiedziałem przedtem, wszystkie rzeczy publiczne zaczynamy z wielkiej litery. Get album. Bez żadnych parametrów. I to powinno być typu zwracalnego int, ponieważ pole album number jest intowe. Teraz potrzebujemy return i odwołać się tutaj do album number. Teraz na obiekcie student widzimy już metodę publiczną getName. GetAlbum, przepraszam. Co prawda teraz nie zrobię nic, bo do niczego nie przypisuję, ale mogę ją przypisać do czegoś takiego. Nawiasem mówiąc, słowo kluczowe var oznacza variable, czyli mówi to Visual Studio'owi, że nie interesuje mnie, nie wiem dokładnie czego się spodziewać tutaj, więc wymyśl za mnie, jaki będzie typ zwrócony przez tą metodę i stwórz dla mnie taki obiekt. W tym przypadku stworzony zostanie obiekt int album, ale jeśli posiadamy jakieś bardziej złożone struktury, to naprawdę potrafi nam uratować skórę nieraz. A wracając do tego, co chciałem powiedzieć wcześniej, czyli akcesoria mutatory, powinniśmy z tego miejsca stworzyć sobie także metodę public voidową, bo nie potrzebujemy nic zwrócić tym razem, tylko chcemy ustawić set album. I tutaj już potrzebujemy podać w parametrze int time.x. W ciele robimy nic innego, jak przypisujemy do proporcji do pola album number wstrzykniętego x-a. Ten zapis, jak widzisz, jest bardzo uciążliwy, ponieważ musimy tworzyć pole i no, jest to bardzo skomplikowane i czasochłonne. Dlatego istnieje coś takiego jak proporcja. I teraz, aby stworzyć proporcję, wystarczy wpisać prop, nacisnąć dwa razy tabulator i stworzy nam się szkielet tej proporcji. Interesuje nas typ int. Nazwa będzie to z wielkiej litery album number. I teraz, jak widzisz, zrobiłem to publiczne i posiadam tutaj geta i seta. Nie będę się w to dokładnie zagłębiał, ale często bywa też tak, że potrzebujemy tylko geta, a seta jednak nie chcemy na przykład uzewnętrzniać, więc tutaj możemy sobie dać private i jest to jak najbardziej
W porządku. No, to tylko nam mówi, że po prostu nie jest nigdy jeszcze użyte. Więc na potrzeby tego szkolenia zostawię to tak, jak jest i pokażę Ci tylko. Oczywiście ta propozycja nie ma nic wspólnego z tym album Number, chyba że przy jakimś konstruktorze na przykład podamy jej. No ale to tylko tak naprawdę bardzo prowizorycznie, że ten nasz album Number, który jest już w porządku, odwrotnie, że ten album Number, który jest propercją, będzie posiadał wartość tego album Number. I w tym momencie, jak widzisz, tu jeszcze miałem Ci pokazać, że istnieje coś takiego jak set, ale to jest oczywiste. Teraz na obiekcie student widzimy coś takiego jak album number. Nie ma tutaj ani seta, ani geta. Jest to po prostu album number. I teraz zależy od naszego wywołania. Teraz oczywiście jest to bezsensowne, co ja tu zrobiłem, bo tu się nic nie dzieje. Ale kiedy używamy w ten sposób, to znaczy, że używamy geta w tym momencie. Można się ze mną zgodzić, bo po prostu ta wartość, może to też pokażę, będzie zapisana w zmiennej x intowej. Ale gdyby była sytuacja odwrotna, że student album number równa się x, wtedy użyjemy seta, czyli przypiszemy tę wartość, tak? I to jest robione automatycznie za nas. Proporcje są naprawdę fajne. W tym getcie na przykład też można stworzyć jakąś własną logikę, która, dajmy na to, będzie odwoływać się do bazy danych i tam coś tam na przykład pobierać. Ja postaram się teraz na przykład coś tutaj takiego napisać. Tutaj widzisz, pozwoliłem sobie wkleić, jakby wyglądało jakaś tam, powiedzmy, bardziej rozszerzona logika naszego geta i naszego seta. Tutaj możemy oczywiście dokonać jakichś bardziej skomplikowanych obliczeń, tworzyć zmienne, cokolwiek, i po prostu później tutaj zwrócić to, co nas interesuje. A w secie występuje też słówko kluczowe value, które jest tak jakby wartością, która pochodzi konkretnie z tego miejsca na przykład. Czyli coś, co próbuje się dostać do naszej propercji. Rzućmy teraz okiem na agendę, co mamy dalej. Warto też powiedzieć coś o modyfikatorach dostępu. Powiedziałem Ci już o dwóch podstawowych typach modyfikatorów dostępów. Są to private i public. Istnieje również trzeci typ o nazwie Protected. Różni się on tym, że w obrębie własnej klasy, czyli na przykład teraz person, działa tak samo jak private, w sensie, że jest widoczny, ale również jest on widoczny w klasach, które podziedziczą po klasie private. Sprawdźmy to. Aby nadać temu jakikolwiek semantyczny sens, stwórzmy sobie publiczne pole typu string, które będzie połączeniem nazwy, name i albumu. Nie wiem, czy tak ktoś jest potrzebne, ale powiedzmy, że potrzebujemy mieć to w jednym polu i nie możemy tego zrobić jakąś metodą. No, w celach dydaktycznych oczywiście jak najbardziej nam się to nada. I teraz na przykład w konstruktorze stwórzmy, a raczej przypiszmy naszemu polu name albumu, ok, whatever. Jak widzisz, jeśli teraz dam dash, to widzę pole name, mimo iż one wcale nie znajduje się w naszej klasie student. Mogę do niego dokleić operatorem po prostu dodawania
kolejnego stringa. Stringi tak działają właśnie mądrze. Nas interesuje album. Album number. Ale jak widzisz, no nie ma teraz błędu. Visual Studio jednak jest bardzo mądre. Niemniej jednak powinno być wywołanie metody toString na tym obiekcie, ponieważ on jest typu int, a my z niego chcemy zrobić stringa. ToString jest to metoda, która jest dla wszystkich obiektów typu obiekt. Czyli wszystko, co dziedziczy po obiekcie, a tak naprawdę wszystko dziedziczy po obiekcie, posiada toString. Możemy się przekonać o tym, że po prostu tworząc cokolwiek, a zawsze jest ta metoda toString. Możemy ją oczywiście sobie jakoś override'ować, ale o tym override'owaniu nie będziemy mówili później, czyli przysłonić ją jakoś, nadpisać, żeby robiła coś innego. No ale w tym momencie robi po prostu to, że zamienia inta na stringa. Sprawdźmy sobie do agendy, co mamy dalej. O czym mieliśmy sobie powiedzieć? Myślę, żeby teraz wprowadzić sobie. Wprowadzimy sobie elementy algorytmiki i od razu połączymy to z typami referencyjnymi, dziedziczącymi po interfejsie IEnumerable. Czyli w naszym programie głównym chcę Ci pokazać teraz typ bardziej złożony, w zasadzie generyczny, który dziedziczy po interfejsie IEnumerable. Już Ci mówiłem o tym wcześniej, ale pokażę Ci to jeszcze raz. Na początek niech będzie to lista. Lista osób. Nazwijmy to MyList. I od razu stwórzmy ją. Pokażę Ci teraz też, jak w prosty sposób wypełnić tą listę początkowo. Więc może jeszcze raz troszeczkę o liście. Sama lista, jeśli zobaczysz w 12, co ona posiada, ona dziedziczy IEnumerable. To znaczy, że możemy po niej iterować i ona zawiera obiekty typu generycznego, czyli obojętnie jakiego. W naszym przypadku jest to person. Stwórzmy sobie jakąś tam, powiedzmy, listę dwóch osób, używając słowa kluczowego new, ponieważ nie posiadamy żadnych gotowych. Może i posiadamy, albo właśnie zróbmy jedną za pośrednictwem new. Niech będzie to Janusz. Na Janusza, a drugą po prostu wprowadźmy tak. Może zróbmy sobie jeszcze jakąś trzecią. Kobietę może. Zauważ, że w tym momencie nie wstawiam już przecinka na końcu, ponieważ jest to ostatni element tej listy. Lista jest o tyle fajna, że jeśli na nią wywołasz na nią kropka, czyli wybudzisz IntelliSense, pojawią ci się różne pola, raczej propercje, ewentualnie pola publiczne, chociaż to nie ma sensu za bardzo. Według zasady hermetyzacji nie powinny być, pola nie powinny być publiczne. Metody, które ułatwiają mu znacznie jakąś algorytmikę, ponieważ możemy w tym momencie na przykład wywołać funkcję contains, która jak widzisz zwraca boola i przyjmuje w tym momencie person item jakiś. Ci to zobrazować bardziej. Tutaj musiałbym podać na przykład new person Janusz. I on sobie przyrówna, czy znajduje się jakikolwiek person Janusz w naszej liście my list. Co chciałem Ci więcej powiedzieć? Na tym etapie powiem Ci troszeczkę też o obsługi samego IntelliSense'u i obsługi Visual Studio, ponieważ często możesz pogubić się, na przykład w tym momencie,
w jakich przeciążeniach tej metody i tak dalej. Więc także jeśli znajdziesz sobie wewnątrz tej metody i klikniesz jednocześnie Shift, Control i spację, wywoła ci się taki IntelliSense, który właśnie ci powie, jak działa to przeciążenie, co ono ma robić. Jeśli na przykład na jakimś obiekcie po kropce nie pojawi ci się ta lista z opcjami, które możemy zastosować do tego obiektu, daj na to coś tam piszesz, o i teraz nie ma tego, tak? Wystarczy kliknąć Ctrl i spacja i wybudzi nam się IntelliSense z każdego miejsca tak naprawdę. A więc w tym momencie też chciałbym ci wprowadzić też troszeczkę elementów algorytmiki, czyli tego, jak aplikacja ma coś zrobić, może inaczej kroków po prostu, które musisz przedsięwziąć, aby wykonać dany target, dany task jakiś. Coś po prostu stworzyć. Albo i nie. Pokażę ci najłatwiejszą pętlę for. Jak ona działa? For, czyli dla. Powiedzmy po polsku. Pierwszym jej parametrem jest stworzenie albo podanie licznika. W tym momencie tworzymy go. Domyślnie nazwa jest i. Prawdopodobnie jakiejś iteracji. Później mamy condition, czyli warunek. Dajmy na to, że i nie może być większe od. I teraz wykorzystamy sobie na przykład listę i pole count. Znaczy proporcje, czyli po prostu długość tej listy, że nie może nam wyjść poza nasze iteracje, nie może nam wyjść poza tą listę, a warunkiem, raczej tym, co wykona się na końcu ciała naszej pętli, będzie po prostu i++, czyli zwiększenie liczby i o 1. A int, dla przypomnienia, jest to typ całkowity. Dodatni albo niedodatni, po prostu całkowity, nienaturalny. I co tutaj możemy zrobić? Możemy zrobić, odwołać się do naszej listy. Możemy się do listy odwołać tak, jak już ci pokazywałem na stringu. Po prostu podając mu tak na sztywno indeks i zauważę, że teraz po kropce mamy nasze metody, czyli mamy metodę, która mówi, kim jestem. To powinno się wykonać w tym momencie trzy razy, ponieważ mamy trzy osoby w naszej liście. Jest to taki typowy przykład zastosowania pętli for. Niemniej jednak ciekawszą pętlą jest pętla for each, czyli dla każdego. Jak widzisz, od razu stworzyło mi się szkielet tej pętli, gdzie mamy var, o którym ci wspominałem już wcześniej, czyli zmienną, która sama domyśla się, jakiego jest typu. Nie zastanawiamy się tym. Nazwijmy ją może nie variable, tylko po prostu item. Jako przedmiot. Kolekcja jest to, o czym ci mówiłem wcześniej i wspominałem to już kilkakrotnie o interfejsie IAMArrayable, który jeśli jest zaimplementowany, tworzy z tego obiektu, tworzy z niego kolekcję po prostu, czyli jakiś worek z jakimiś przedmiotami na przykład, obiektami. Więc w naszym przypadku będzie to my list. Chociaż przerwę w tym momencie, ponieważ wywoływanie pętli for each dla listy nie ma do końca takiego zastosowania. Pętla for each częściej wykorzystywana jest dla bardziej skomplikowanego typu referencyjnego, jakim jest słownik. Słownik, jak widzisz, też jest generyczny. Słowo generyczność będzie ci się kojarzyło z takimi dzióbkami oraz z literką T od type. Pierwszą wartością będzie nasz klucz, czyli w tym przypadku będzie to string, a drugą wartość, czyli person. Jeśli możemy spojrzeć na przeciążenia, moglibyśmy na przykład stworzyć słownik słowników, co jest jak najbardziej dopuszczalne, ale
Dokładnie, załóżmy, że mamy tak. My dictionary w odniesieniu person. I teraz, żeby dodać mu jakieś konkretne elementy, ubieramy tu wąsy i jak widzisz kolejne wąsy, gdzie musimy podać już klucze, gdzie naszym kluczem będzie powiedzmy imię z małej literki, a po przecinku będzie wartość, która będzie new person już z dużej literki. Teraz to ciekawe, jeśli zobaczysz, jeśli masz eSharpera, to możesz użyć skrótu klawiszowego Ctrl D do tego, aby powielić linijkę. Powiedzmy, niech będzie to jakaś kobieta tym razem. Jak widzisz, tutaj potrzebujemy przecinka. Tak samo jak w liście, żeby on to mógł rozróżniać. Może nie Jan, tylko z małej literki i z wielkiej. Tak wygląda nasz słownik. I w tym przypadku wróćmy do naszej pętli for each. Teraz do naszej pętli przekażemy już nie my list, tylko my dictionary. Nie założyłem nawet tutaj literowki, która mi się zrobiła podwójnie. Nieistotne. My dictionary. Zazwyczaj w takich pętlach wykonuje się jakaś logika, taka ciekawsza. Jeśli nigdy nie programowałeś, to o czym ci mówię teraz, to może wydawać się bardzo groźnie. Jeśli miałeś, mam nadzieję, że miałeś jakąkolwiek styczność, na przykład z językiem C, czy jakimś innym prostszym językiem. Może nie prostszym w składni, ale niżej poziomowym. Mamy tutaj instrukcję warunkową if, która wykona się pod warunkiem, że to, co znajduje się w tych nawiasach, jest równe true. W naszym przypadku, żeby to jakimkolwiek miało sens, może zróbmy sobie tak, że nasz item, po którym iterujemy, kropka key, czyli jego klucz, musi być różny od nula. To znaczy, że musi po prostu istnieć. To, co tutaj widzisz, to jest operator porównania. W języku C Sharp mamy różny, jak widziałeś przed chwilą, mamy równy, mamy większy, mniejszy, większy lub równy, mniejszy lub równy. My zostaniemy przy różnym. I załóżmy, że jeśli taki obiekt istnieje, że jest różny od nula, o którym ci mówiłem wcześniej, czyli różny od niczego, że po prostu jest fizyczny obiekt, wówczas wykonamy sobie item value, czyli jego wartość. Jak już widzisz, z poziomu value mamy dostęp do tego wszystkiego, co udostępnia nam klasa person, czyli na przykład my method. No i super. Być może dalej patrzysz na tą pętlę for each i nie wiesz, dlaczego ona tak działa. Więc powiem ci, że ona się wykona tyle razy, ile mamy elementów w my dictionary i za każdym razem dla innego, który zaszywa się pod magicznym słówkiem item. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o algorytmikę i te dwa typy. IEnumerable. Sprawdźmy może sobie teraz agendę. I co by tu więcej jeszcze można było powiedzieć? Myślę, że mógłbym Ci teraz powiedzieć o tym, czym jest statyczność, bo ze statycznością myślę, że to jest pierwszy taki z tych trudniejszych rzeczy, z którymi możesz się spotkać. Więc stwórzmy może sobie, może już nie róbmy nowej klasy, po prostu w klasie person dajmy sobie kolejną metodę statyczną, która będzie nam sprawdzała, czy public static int
A może ból? Czy ta osoba jest pełnoletnia? Czyli is adult. Paradoksalnie, może wydawać się to dziwne, jeśli zrozumiałeś to wszystko, co mówiłem przedtem, przekażemy tutaj obiekt typu person. Dlaczego? O tym za chwilę. Nie wiem, czym było to, co mi się tu zrobiło dziwnego, ale potrzebujemy jeszcze public static. Tak. I teraz, jaka będzie logika tego? Jeśli mamy jakiś typ, który zwraca bóla, więc musimy użyć słówka return. Użyję tutaj też operatora skróconego porównania, żeby nie pisać ifa, tak jak pisałem przed chwilą. Użyję, zaraz zobaczysz czego. Najpierw operator porównania, czyli p jako person, kropka, age jest, jak widzisz, pole prywatne i w teorii nie powinienem mieć do niego dostępu z poziomu innej klasy. Niemniej jednak to zadziała i zobaczysz, dlaczego zadziała i powiem ci, dlaczego tak nie robić. A dlaczego można to czasami wykorzystywać jako trik. Jeśli to jest większe od 18, to oczywiście powinno być w konście. Także robimy na razie wszystko po prostu tak, mam bardzo prosto i żeby było zrozumiałe dla ciebie. Jeśli to jest prawdą, zwróć po prostu prawdę. A jeśli nie jest prawdą, czyli dwukropek, zwróć fałsz. I to tyle. Sprawdźmy więc może sobie w naszym programie, jak odwołać się do metody statycznej i jak ona działa po prostu. Zauważ, że wystarczy teraz użyć słowa person jako klasy, kropka. Jedyna metoda statyczna, która jest, to jest adult. Jak widzisz, przyjmuje ona person, a zwraca bula. A więc musimy mu tu podać jakąś osobę. Zatem stwórzmy sobie może wcześniej jakąś inną osobę. Niech będzie to person adult. Równa się new person. Dajmy jakiegoś name'a. Nie wiem. Janek, niech będzie jeszcze raz. I będzie miał 20 lat, czyli jest pełnoletnim w teorii. Zauważ jeszcze może, jeszcze raz ci pokażę, żeby to dobitnie pokazać, że na obiekcie adult, który jest instancją klasy person, tak jak sobie powiedzieliśmy, klasa person jest tym workiem, to jest obiekt, który został powołany do życia dzięki konstruktorowi, czyli dzięki temu konkretnemu przeciążonemu, czyli to jest ten drugi konstruktor, który stworzyliśmy. Na nim widzimy wszystkie metody publiczne oraz te metody, które są dla wszystkich obiektów. One są po prostu, każdy obiekt dziedziczy po klasie obiektu i dlatego tak naprawdę mamy wbudowanych kilka metod. Więc mamy tą na przykład myMethod i tak dalej, a nie widzimy metody statycznej, prawda? To ciekawe. Metoda statyczna jest widziana tutaj. Więc przekażmy tutaj może tam po prostu ten nasz odwrót. I to tyle. Może stwórzmy sobie, jakby do czegoś zwróciło, bo tak to nie ma tak naprawdę sensu żadnego. Więc mamy bool, if, nie może nie if, bo if jest akurat słowem zastrzeżonym, więc może ASD. I przypiszmy to tu. I teraz tak. Z tego momentu możemy płynnie przejść do debugowania naszej aplikacji, czyli odrobaczania jej, czyli po prostu czyszczenia z błędów. Upewnij się, że masz tutaj zaznaczoną funkcję debug. Utwórz tak zwaną pułapkę, czyli breakpointa w tym momencie, w tym miejscu. Dwukrotnie kliknij na tym szarym pasku i kliknij start. Jak widzisz, otrzymaliśmy tutaj, celowo zrobiłem pewien błąd, żeby pokazać ci, że debugowanie ma sens.
Jak widzisz, to jest Stack Overflow Exception. To oznacza przepełnienie stosu. Exception wystąpiło w tym miejscu, czyli wyjątek. I od razu możemy się domyśleć, dlaczego to wystąpiło. Ponieważ jeśli mamy seta, to odwołujemy się z powrotem do album number. Co jest bzdurne, powinniśmy się odwołać do. Oczywiście trzeba zamknąć debugowanie. Musimy się odwołać tutaj do pola prywatnego. Numer albumu. Nie name, tylko numer. Album number. Dlaczego to działało? Ponieważ się zapętliło i za każdym razem próbowało zrobić album number value. Z powrotem wskakiwało do album number, value, aż skończył nam się RAM. Sprawdźmy teraz, czy wszystko pójdzie po naszej myśli. Jak widzimy, wszystko poszło. Coś nam się wykonało jeden raz tylko. Zaraz zobaczymy, tylko, dlaczego tylko jeden raz. Ale mamy tutaj zmienną ASD, która początkowo jest false, która false jest to domyślna wartość bula po prostu. Dlaczego jest to false? Spodziewaliśmy się przecież, że będzie dorosły, tak? Chodzi o to, że debugger zatrzymał się w tej linii, jeszcze jej nie wykonując. Mamy teraz do dyspozycji F11 i F10, czyli krok w przód i krok do przodu. Krok w przód polega na tym, że przychodzi nam do kolejnej linijki. I wykonuje się cała linijka, po prostu ta linijka się wykona i przejdzie do następnej, nie patrząc, co się tutaj działo. Jeśli klikniemy sobie F11, natomiast to pokaże nam wszystkie kroki, które wykona ta linijka. Jeśli na przykład wchodzi do tego, do tej metody statycznej, zwraca coś tam i przechodzi dalej. I teraz dopiero zobaczymy, że w zmiennej ASD jest faktycznie true. Co więcej mógłbym Ci powiedzieć o debugowaniu? Jeśli chodzi o debugowanie, masz bardzo przydatne narzędzie, którym jest Watch, który jest tutaj. Ja już z niego troszeczkę korzystałem przed chwilą, ponieważ filmik mi się popsuł, więc ja to zrobiłem już raz. Pokażę Ci jednak, że Watch jest o tyle fajny, że możesz po prostu do niego wpisać wartość na przykład tego pola i jak widzisz, jest to true, bo w tym momencie wartość ma te pole ma wartość true. Możesz na przykład też sobie przeciągać. Na przykład powiedzmy, że chcesz sobie przeciągnąć. Co by to zwróciło? Chociaż to akurat nie zwróci nic, ponieważ w tym momencie item nie ma żadnego. Nie ma racji bytu, ponieważ już ta pętla skończyła się kręcić. Co możemy zrobić? Mamy na przykład obiekt adult, tak? Czyli możemy sobie po prostu od palca tutaj wpisać adult.my method. Musiałem zrobić jakąś literówkę. Adult my method. Aha, jasna sprawa. Zapomniałem o parametrach. A raczej to, że to jest po prostu metoda, my potrzebujemy ją wywołać. Zawsze, kiedy widzisz nawiasy i masz do czynienia z metodami, musisz ją wywołać. Nawiasami chociażby tam nie było żadnych parametrów. Jak widać, działa to dobrze, że mam milionek i mam 20 lat. To może tyle po prostu, jeśli chodzi o debugowanie. Powiem Ci teraz troszeczkę jeszcze o tym, jak zarządzać swoim projektem i jak dbać o to, aby to wszystko było atomowe i jakby to powiedzieć, było przejrzyste. Jak widzisz, mój kod teraz no nie jest zbyt przejrzysty. Jest po prostu porobione wszystko po łebkach. Żeby pokazać tylko koncepcję. Mam nadzieję, że już jest Ci bliskie pojęcie zmiennej proporcji tego, jakie mamy typy zmiennych. To są zmienne referencyjne. Nie powiedziałem Ci tak naprawdę, o co w nich chodzi. Chodzi, no to może Ci powiem teraz, że taki na przykład dictionary, który mamy w klasie program,
jeśli byśmy chcieli stworzyć jego klon, byśmy stworzyli My Dictionary 2 i byśmy przypisali do My Dictionary 2 tą wartość, to tak naprawdę byśmy nie przypisywali, nie zrobiliśmy now, nie zrobilibyśmy wtedy nowego obiektu, tego My Dictionary 2, tylko korzystalibyśmy z referencji do tego obiektu. Czyli on by był jakby takim, może nawet nie klonem, tylko innym punktem zahaczenia. Że cokolwiek byśmy robili na obydwu, skutkowałoby na obydwu. Może zrobiliśmy coś na jednym, a skutkowałoby na dwóch. Nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi. Nie jest to może aż tak istotne do wytłumaczenia teraz w tobie w tym momencie, gdyż chciałem ci pokazać podstawy. Wszystkie trudniejsze rzeczy związane z wzorcami projektowymi, z czymś z generyczność, co są extension methods i tak dalej, i tak dalej. Dowiesz się oczywiście w kursie. Na tym poziomie jednak możesz już próbować tworzyć swoje własne klasy, typu stworzysz sobie klasę koło, która będzie miała metodę obliczy pole i tak dalej, i tak dalej. Musisz się tym bawić, musisz po prostu sprawdzać sobie w IntelliSensie, tak jak ci powiedziałem przedtem, wywoływać jeden shift, control, spacja albo control, spacja i po prostu coś pisać sobie. W tym momencie chciałem ci też pokazać, że ja na przykład, jeśli chciałbym wydzielić jakąś logikę z mojej aplikacji, to wskazałbym w sumie może to, bo załóżmy, że wyliczenie tego, czy ktoś jest pełnoletni, wymaga od ciebie szeregu innych, jakichś innych zmiennych, jakiejś dużej logiki, może nie wiem, od wzrostu, byś to liczył cokolwiek w jakimś innym kraju. Jest to abstrakcyjna sytuacja oczywiście, ale może się tak zdarzyć, więc jeśli chcemy wydzielić tą logikę do jakiejś innej klasy, wystarczy, że stworzymy sobie klasę o nazwie, może ten adult. Zrobimy ją publiczną. Na razie nie przejmujemy się. Konwencja jest taka, że na początku zawsze zrobimy wszystko publiczne, a później wydzielamy to, co się da zrobić protected, czy tam private ewentualnie. Więc chcemy, jeszcze raz, chcemy zawrzeć tą logikę w klasie odwód, tak? Czyli, żeby nie robić tego statycznego znowu, załóżmy, że za każdym wywołaniem tej metody isAdult będzie potrzebne wywołanie, stworzenie obiektu adult. Tak jak ci mówiłem przedtem o konstruktorach, zauważ, że nie dałem tutaj żadnego konstruktora domyślnego w tym adult, a konstruktor bezparametrowy domyślny jest już tworzony przez nas. I to wszystko działa, jest po prostu stworzona ta klasa. Raczej obiekt tej klasy, czyli jej instancja. Więc teraz zróbmy sobie jakąś metodę publiczną, która zwróci nam boola, bo to nam chodzi. Jest adult. Tutaj będziemy musieli przekazać person. Czyli to też jest takie wstrzykiwanie zależności. I tutaj wykona nam się nasza ta logika, gdzie to p od h. I teraz dochodzimy do momentu, o którym mówiłem ci przed chwilą, że to jest pole prywatne w klasie adult, które jest widziane i działa to naprawdę w innych klasach, co mogłoby się wydawać, że to nie zadziała, ale zadziała. Więc w tym momencie potrzebowalibyśmy praktycznie zrobić z tego albo propercję, albo po prostu jakiś tymczasowy, na szybko zróbmy sobie akcesor typu public. Public to jest int get age i w ciele oczywiście return nasze age. I teraz już możemy się dostać do tego age poprzez pepper.getAge i wszystko jest w porządku. W tym momencie już nie potrzebujemy tej logiki i możemy ją zastąpić krótszą w teorii wywołaniem tylko a is adult z parametrem p. Na tym polega separation of concerns. Myślę, że w tym momencie, jeśli jesteś absolutnym beginnerem w języku C-sharp,
Możesz zakończyć oglądanie tego filmiku i przejść do próby samodzielnego pisania kodu. Ten kod nie musi być jakiejś dobrej jakości. Po prostu pisz sobie proste metody, proste klasy. A jeśli masz już jakieś pojęcie i chcesz może po prostu łatwiej przyswoić sobie cały kurs później już na naszym szkoleniu, to powiem Ci może kilka bardziej zaawansowanych rzeczy związanych na przykład z dziedziczeniem. Załóżmy teraz, że w klasie Person, w której obecnie się znajdujemy, mamy jakąś może ciekawą metodę. Może wybierzmy metodę Hello World. I załóżmy, że chcemy to Hello World wykorzystać później w klasie Student, z tym, że to, żeby to Hello World robiło nam coś innego. W tym momencie przydaje nam się słówko kluczowe override, przepraszam, virtual, które czyni z tej metody metodę, którą można nadpisywać. Idąc dalej, przejdźmy do klasy student i teraz wywołamy to, o czym powiedziałem przed chwilą, czyli public override. I nam podpowiada, jakie metody możemy override'ować. Możemy override'ować też toString'a oczywiście, o czym Ci mówiłem wcześniej, że toString jest metodą taką bardzo bazową i możemy sobie ją zastąpić naszą własną logiką, ale nas interesuje Hello World. Dlaczego nam podpowiada też coś innego? Podpowiada nam te trzy w sumie, jak widzisz, nie podpowiada nam tej drugiej metody, na przykład myMethod, ponieważ powiem Ci o tym za chwilę. Co nam się tutaj wygenerowało? Wygenerowało nam się coś takiego jak base hello world od message i oczywiście parametr, który przyjmuje hello world, przyjmował mi message, jeśli dobrze pamiętamy. Mamy tutaj wywoływanie base'a, czyli base'owej logiki hello worlda, czyli tam było po prostu wyświetlenie hello, a my byśmy chcieli to zmienić. Co ciekawe, w tym momencie na przykład wywołanie tego base'a nie musi być na początku, a może być na końcu. No zróbmy tak dla hecy po prostu, że chcemy dopisać, żeby było zamiast hello, niech napisze console write I like i później będzie hello. Możemy, a nie musimy używać tam new line. No nieistotne w sumie to jest. Nie bawimy się w aplikacje konsolowe, to jest tylko taki proof of concept wielki. Dobrze byłoby sprawdzić, jak to teraz działa. O ile sobie dobrze przypominam, to te metody też się nie wykonały tyle razy, ile chciałem, żeby się one wykonały. Nie będę się teraz w to zagłębiał. Może później zastępuję ten filmik i zobaczę, dlaczego tak jest. W każdym bądź razie, przejdźmy sobie teraz do wywołania tamtej metody student. Skoro ten adult jest studentem, dlaczego by go nie wykorzystać i wywołać na nim my method? Hello world. Z message'em jakimś tam. Witaj. Upewnię się tylko, czy w bazowej metodzie Hello World wykorzystaliśmy gdzieś message. Nigdzie nie wykorzystaliśmy go. A trochę szkoda, więc w sumie jest redundantny. Może nie będziemy go wykorzystywać. OK. Puśćmy sobie breakpointa w tym punkcie. Albo nigdzie w zasadzie, bo readKey jest właśnie zrobiony po to, żeby on czekał na wprowadzenie klucza. Więc jeśli teraz wywołamy naszą. Oho, mamy jakiś błąd. Aha, no jasna sprawa. To przeciążenie. Tutaj też nie mamy message'a.
To ciekawe, możemy teraz zaobserwować, że nie wykonało nam się to, co planowaliśmy zrobić wcześniej, czyli to, żeby nam pokazywało, stworzyło, po prostu wywołało tą overridowaną metodę, czyli tam, gdzie było jeszcze lubię, a zrobiło się tylko i wyłącznie dlatego, że możemy zauważyć, że pomimo tego, iż po prostu mamy tu adulta, to stworzyliśmy obiekt person. Dlatego też wykonał się tamten nieoverrideowana metoda studenta. Wystarczy zmienić to z person na student. I mamy I like siema. Jak widać, działa to w porządku. Jeśli mówimy już o pojęciu, może nie tyle pojęciu, ale po prostu o programowaniu lepszej jakości, to pamiętajmy o tym, że i przy dziedziczeniu zazwyczaj będziemy chcieli stworzyć obiekt typu ogólnego, na przykład person w naszym przypadku, a logikę albo po prostu jego instancję wywoływać już taką tą specyficzną. Czyli często będziesz się spotykał na przykład z stworzeniem interfejsu iPerson, którego nie mamy w tym momencie, po którym będzie dziedziczyła klasa Person na przykład, a tak naprawdę wywołujemy konstruktor studenta. Pomoże nam to później w dziedziczeniu i generalnie będzie nam łatwiej później coś na przykład zrzutować. Czym jest zrzutowanie? Sprawdźmy może w tym momencie jeszcze, co by się stało, gdyby nie było tego słówka virtual. Więc zabierzmy je stąd. W tym momencie oczywiście nie można zrobić override. I występuje nam też problem. Pomijam już base, ale jak widzisz, potrzebne jest to słówko kluczowe new. Różni się to tym, że przedtem, jeśli coś overrideujemy, to ładnie przysłaniamy. I wtedy możemy sobie korzystać z rzutowania na przykład, albo właśnie tworzyć sobie obiekty, tak jak Ci powiedziałem przed chwilą, bardziej ogólne i ich instancje bardziej szczegółowe. I to wszystko nam działa tak, jak tego się byśmy spodziewali, że działa nam ta instancja. A jeśli zrobimy ze słówkiem new, to wtedy po prostu przysłaniamy ją i te hello world jest całkiem innym hello worldem niż tamto hello world, tamto inne. Z tym, że nie wiem, dlaczego w sumie to przechodzi to base. Nie powinno przechodzić. Jak widzisz, teraz się nie wywołało się. Zrobiło się samo siema, czyli samo z programu. Ponieważ wywołało się, tak jak Ci powiedziałem przed chwilą, wywołało się Hello World od person, a nie od student. A gdy mieliśmy override i virtual, on wiedział, że masz sobie skorzystać z tego. Sprawdźmy jeszcze dla mojej ciekawości, czy zadziała to base. Jak widać, działa base, więc ze słówkiem new też można używać base. To może tyle o tych metodach. Może powiem coś jeszcze o klasach generycznych. Na pewno od razu spotkasz się z klasami generycznymi, więc ja Ci tylko po prostu taki dam mały wstęp do nich, bo o nich dowiesz się na kursie już. Więc może najlepiej będzie stworzyć chyba nową klasę. Add class. I stwórzmy sobie może jakiś, może jakąś swoją listę zróbmy. My list. Dlaczego by nie?
Z automatu dajemy zawsze na publiczną. Załóżmy, że chcemy, żeby ta nasza lista dziedziczyła po prostu iList od t generycznego. W tym momencie potrzebujemy też stworzyć generyczność naszej klasy i zaimplementować dość sporo funkcjonalności. Może, no dobra, dajmy na to, że potrzebujemy wszystkich. Jak widzisz, tutaj mamy throw not implemented, czyli nie interesujemy się, żeby to do końca implementować i robić. Załóżmy, że nasza lista wykorzystuje tylko i wyłącznie metodę add, na razie, żeby była funkcjonalna. Jak widzisz, jest ona typu generycznego T, czyli tutaj możemy na przykład zrobić gdzieś na górze sobie tablicę, czyli od typu T tablicę, my tab. Trzeba ją w sumie stworzyć chyba. Nawet nie chyba, bo na pewno. Początkowo do dwóch elementów. I teraz, aby zaimplementować funkcjonalność metody add, oczywiście tutaj powinna być jakaś bardziej zaawansowana funkcjonalność, w sensie wyodrębnione metody do sprawdzania tego, czy aktualny indeks nie wychodzi poza zakres. Jeśli wychodzi, to przepisz do nowej, stwórz ją i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nas interesuje tylko generyczność, także stwórzmy tak prowizorycznie, żeby ten add działało, więc na pewno będziemy potrzebowali jakiś indeks. Indeks. Zatrzymajmy się konwencji. I niech będzie 0 na początku miał. I teraz tak, jeśli po prostu w tym momencie do mytabu od indeksu przypisujemy item, który jest typu T. Tak samo jak nasza tablica. Wypadałoby ten indeks zwiększyć. Teraz może też się spotkać z zawężaniem typu do jakiegoś bardziej konkretnego, czyli where t jest typu na przykład w naszym przypadku person. Ten typ powinien być jak najbardziej ogólny. Służy do temu, żebyś mógł tutaj przepisać nie tylko person, ale na przykład student. Najfajniej by było, gdyby stworzyć interfejs w nazwie person i wszystkie klasy, które dziedziczą po tym interfejsie, mogłyby korzystać z mylist takiego. Sprawdźmy teraz, czy to działa. Więc w programie stwórzmy sobie może tam naszą mylist jako klasę generyczną. Od no, studenta niech będzie. Nowy obiekt, ok. I sprawdźmy teraz, jak student, ok, jak zadziała nasza metoda add. Więc tutaj powinniśmy wstrzyknąć jakiegoś Janusza. I może, nie wiem, Agatę. I teraz może po prostu odpalmy go i sprawdźmy, czy to zadziała. Jak widać, nie było żadnych błędów. Więc możemy sobie podejrzeć studentów. Indeks jest równy 2, bo ta iteracja przeszła dwa razy i już mamy nazwy, mamy 2. A ile mamy obiektów w MyTabie? Też 2. Jakie? Takie. Co mają w sobie? No mają Janusza i wiek domyślny 50 lat tam pozostał, z tego co pamiętam. Więc
Masz już jakieś mniej więcej pojęcie, na czym polega generyczność i do czego się ją stosuje. Oczywiście można tutaj stworzyć jakieś bardziej zaawansowane przykłady i tak dalej, ale to ci powinno wystarczyć. Jeszcze ostatni rzut na agendę, czy czegokolwiek nie pominąłem tutaj z tego, co miało być. Z takich rzeczy bardziej przydatnych dla ciebie, odnośnie naszego całego kursu, może powiem ci po prostu o unit testach, bo jak zauważyłeś teraz, wszystko co testowaliśmy to na żywo, w pamięci. Jednak w rzeczywistości, jeśli masz duży projekt, to nieporęcznie jest testować coś w kodzie, bo na przykład to może nie być w projekcie startowym i tak dalej. Dlatego też jest coś takiego jak testy jednostkowe i zazwyczaj to jest w innym projekcie albo w innym całkowicie właśnie projekcie albo katalogu co najmniej i jest dodana referencja, to też jest ważne akurat, musisz tego pilnować. Stwórzmy sobie może taką po prostu klasę w tym, niech będzie w new folder, klasę, która będzie miała zadanie testowanie, czyli mamy test my, po prostu, żeby się nie nazywało test class, ponieważ test class, jak zaraz zobaczysz, będzie to atrybut. Jak widzisz, ta klasa została oznaczona atrybutem test class. Niemniej jednak Visual Studio nie wie, nie znajduje żadnej referencji do tego test class. Dlatego też musimy dodać referencję. Możemy dodać ją. To nie jest Nuget, bo od razu ona jest tak jakby budowana, tylko musimy ją po prostu dodać z framework musimy po prostu dodać taki. Wpiszmy sobie unit test. Tak, interesuje nas konkretnie to quality tools unit framework. Różnią się tylko wersją, więc w sumie może wybiorę jakąś jedną. Będzie ta. Teraz powinniśmy móc dodać referencję. Czasami możesz w swoim projekcie się spotkać z tym, że coś jest na czerwono, a nie wyświetlać się ten link jakby do tego. Wywołujesz to control spacja. Tak samo jak właśnie wywołujesz IntelliSense, to ci się to wtedy wywoła. Albo control kropka. Możesz też spróbować. W każdym razie mamy już tę klasę testową. I jak zauważyłeś, może po lewej stronie mamy test Explorer, który nam się za chwilę przyda, więc musimy też stworzyć jakąś metodę testową. Nie będzie publiczna. Nie będzie duże, trzymajmy się jakiejś konwencji, która nic nie robi, ma jakieś ciało i nic nie zwraca. Musimy ją też oflagować, że to jest test metod. W tym momencie wszystko, co tutaj wpiszemy, na przykład, że tam sobie tworzymy coś, powiedzmy, var x równa się new student i tam tylko z parametrem, na przykład jakimś. Wszystko, co tutaj robimy, możemy sobie później tutaj umieszczać jakieś breakpointy, na przykład. Klikając prawym guzikiem na tą metodę, powinniśmy mieć możliwość run unit test albo debug. Dajemy run, jeśli chcemy po prostu sprawdzić, czy to przechodzi, albo debug, jeśli chcemy debugować. Jakie są korzyści z tego? To o tym już powiedziałem, że już nie babaramy się w kodzie, tylko po prostu mamy wszystko wyseparowane. Korzyści są też takie, że możemy tworzyć aserty. Czyli na przykład all equal. I tutaj powiedzmy, czy nam się dobrze to stworzyło, czy jakaś funkcjonalność dobrze działa, czy to, co expected, czy to, co oczekujemy, jest zgodne z tym, co jest naprawdę. Czyli na przykład tutaj powiedzmy ten x, a oczekujemy właśnie tego new student jakiś tam. I akurat teraz na przykład nie przejdzie ten test, bo to nie będzie się równało temu. Ale gdyby się równało, to powinno przejść.
Na tym z grubsza wyglądają właśnie unit testy. Ja myślę, że poznałeś już mniej więcej jakieś tam podstawowe rzeczy, może troszeczkę przynudzałem. No ale chodzi o to, że możesz sobie nawet to przewijać i wyłuskiwać najważniejsze dla ciebie jakieś tam rzeczy. Ja z tego miejsca cię pozdrawiam, mówił Chmura i do usłyszenia.